Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite'a. Zostaw kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteś nowy oczywiście. No i dzisiaj zajmiemy się kolejną postacią, czyli Krukiem numer 15 i 5 zadanek od niego. Lecimy na plac zabaw. No to standardowo zaczynamy od lokacji i odebrania questów. Kruk znajduje się na lewo od gasnącej Gai na Hydro 16, dokładnie tutaj w tym miejscu. Podchodzimy, klikamy na niego interakcję i odbieramy wykrzyknikiem pierwszego questa. I pierwszy quest polega na tym, żeby zniszczyć kamienie w uboczu. Lecimy sobie na skaliste skarpy, bo akurat tutaj w tym miejscu mamy ubocze w tej chwili. Ubocze to jest oczywiście to fioletowe kółko na mapie, no a w grze jest to taka kopuła. Wchodzimy, no i po prostu rozwalamy sobie taki oto kamień. Musimy tych kamieni rozwalić dwa, żeby wykonać tego questa. Kolejny quest polega na tym, żeby podskoczyć na skażonym otworze w uboczu. No to ponownie jesteśmy w uboczu. Szukamy sobie skażonego otworu, który wygląda w ten sposób. Wchodzimy na niego, czy tam podskakujemy. Podskakujemy i w ten sposób wykonujemy drugi etap questów. Kolejny etap polega na tym, żeby zlikwidować potwory sześcianów w uboczu w ciągu 15 sekund od lotu na lotni. No to bierzemy sobie na przykład jakiś tam tryb, czyli huk drużynowy, gdzie mamy po prostu otwieranie lotni. Ewentualnie możemy to zrobić zaraz po tym, jak użyjemy launchpada. Slatujemy sobie do ubocza, no i niszczymy, strzelamy oczywiście do potworów sześcianu, którzy są zwykle na środku naszej mapki. O, tutaj jakiegoś z lewej strony słychać. To są właśnie oni. Kolejny etap polega na tym, żeby trafiać w głowę z góry. No to oczywiście musimy sobie wejść na jakąś wysokość i z jakiejś wysokości, na przykład takiej, strzelamy po prostu w głowę do przeciwnika. I ostatni etap polega na tym, żeby zniszczyć skrzynię. Skrzynię możemy zniszczyć równie dobrze też w uboczu. Tutaj w tym miejscu na środku zawsze mamy skrzynię. I polega to na tym, żeby zniszczyć po prostu taką skrzynkę z naszego zbieraka. Więc podchodzimy, niszczymy i w ten sposób wykonujemy naszego ostatniego questa od Kruka. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętaj oczywiście o łapeczce, subiku, jak jesteś nowy na kanale, dzwoneczku. No i przede wszystkim też nie zapomnij o kodzie twórcy, który masz nad kamerką. Dzięki serdeczne za oglądanie, miłego popołudnia, trzymaj się, cześć!